Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. No i słuchajcie kochani, w poprzednim odcinku otwieraliśmy skrzynki, aby zdobyć Jean. Otworzyliśmy grubo ponad 100 skrzynek, Jean nie było. Ale była pewna umowa, że jeżeli wystawicie 10 tysięcy łapek w jeden dzień, dopóki ta oferta nie wygaśnie, no to ja sobie kupię Jean. Jednak to wam się nie udało. Choć obecnie po 3 dniach od publikacji tego filmu tam jest ponad chyba 12 tysięcy łapek, no to po pierwszym dniu było 6 tysięcy, więc uznałem, że nie kupimy jej. Ale jako, że bardzo fajnie wam jednak poszło, to zrobimy coś, na co bardzo dużo z was czekało i myślę, że będziecie zadowoleni. Wy już pewnie widzicie po tytule, co to dokładnie jest, więc tutaj zostawcie tak te 7 tysięcy łapek. Będę mega wdzięczny i zapomnijcie o dzwoneczku. A do tego wbijcie na mojego Instagrama, którym ostatnio bardzo dużo fajnych rzeczy się dzieje, więc śledźcie. No i na koniec G2A, gdzie z kodem MANO 3% zloty na wszystkie nowe gierki, link oczywiście w opisie, wbijajcie, a ja na dzisiaj już nie przynudzam, lećmy z gierką. No więc my sobie pogramy, a klub stworzymy w najmniej oczekiwanym momencie, więc oglądajcie do końca, żeby wiedzieć i żeby być pierwszym. Dobra, co tutaj będzie w naszej skrzynce? 18 golda do Rico 4 punkty i do Penny 6. A do tego 20 golda do Barleya 5 punktów i do Nity 6 punktów. Są postaci, którymi jeszcze nigdy nie grałem. Taką postacią na przykład jest Piper, taką postacią jest też Brock i taką postacią jest też Nita. A zagram sobie dzisiaj tą Piper, zobaczymy na ile dobra jest i czy w ogóle dobra jest. Wiem, że będzie dość ciężka, jeśli chodzi o te wszystkie jej tutaj zagrania, ale spróbuję jakoś tam nią pograć. Mamy bardzo ciężkich przeciwników, ponieważ mamy Mortisa i mamy jeszcze... właśnie taką panią, która... jak ładnie trafione, tutaj też ładnie trafione. Ja to chyba jestem urodzony snajper, no wiecie, w Fortnite, snajpie, więc tutaj czemu miałbym nie snajpić? Tutaj trzeba takie, wiecie, takie miejsce wybierać, gdzie oni mogą być. O, ale było bliziutko. Dobra, tego mam. Ale ona tutaj nas będzie biła! Bardzo mocno. To też jest chyba tak, że im ten pocisk dłużej przyleci, tym więcej bije. Tak mi się wydaje, że to on na tej ostatniej odległości bije najwięcej. Tak gdzieś kiedyś słyszałem i to jest takie prawdopodobieństwo. Zobaczcie, jak mu walnąłem. To bardzo dużo. I znowu mu bardzo dużo walnąłem. Ja jestem całkiem w to niezły. O kurde. Ole nas tutaj zrobił! Dobra, udało mi się jakoś uciec z tymi moimi tutaj... moimi żyćkiem całym. Ojejku. Dobra, dostała. Dostała. Mam... Ja bym chciał zebrać, no czemu ty zbierasz, nie wiem, naprawdę, ja, ludzie, nie grajcie tak, bo ja już się wkurzyłem. Jeżeli widzicie, że wiecie, że ja mam 8 pucharków na przykład, tak? I teraz już, nie wiem, specjalnie to przegrałem. Jeżeli widzicie, że mam 8 pucharków i widzicie, że leżą 2 na ziemi, to po co podniesiecie te 2? Po prostu je zostawcie i ja będę miał wtedy 10, mi będzie dużo łatwiej przeżyć niż wam. No na szczęście tutaj zebrał nasz kolega, no jeszcze jeden tam leży, podejdź i uciekaj, podejdź i uciekaj. Ja tu będę cię bronił tak długo jak mogę, damy radę, całe szczęście, że to wygraliśmy, ale naprawdę mogło być dużo gorzej niż faktycznie zostało to rozegrane, a to wszystko przez tak naprawdę jedną głupią decyzję naszych kolegów z zespołu. Nigdy tak nie róbcie. Jak widzicie, że ktoś ma 8, wiecie, już tych... cukierków, 8 kryształków i podchodzi po 2 leżące na ziemi, dajcie mu, będzie większe prawdopodobieństwo, że on przeżyje niż że wy wszyscy przeżyjecie. Udało się wygrać, całe szczęście. 25 poziom. Przy okazji wbiłem, czy na 25 poziomie nie dostaje się dodatkowego pakietu? Prawdopodobnie tak, nawet nie patrzyłem na to, że już mam taki poziom, ale wydaje mi się, że faktycznie na 25 poziomie powinienem dostać pakiet. I faktycznie dostałem. 3 megaboksy, 250 gemów. Już chyba wiecie, co będziemy robić w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że to, co teraz robię, to jest najbardziej odważna i najgłupsza rzecz, na jaką kiedykolwiek ktoś wpadł. Czyli wzięcie Piper na solo showdown. To nie ma prawa się dobrze skończyć, moi drodzy. To prawdopodobnie się skończy gorzej, niż ktokolwiek z was myśli, bo ona nie dość, że ma słabą tak naprawdę, słaby clear, bo nie ma zbyt dużo obrażeń, no to jeszcze... jeszcze musi trafiać, wiecie o co chodzi, nie? O Jezu, ale to było trafione. No nie, to będzie ultra ciężkie. Przecież to widać już, że to będzie ultra ciężkie. To ja w ogóle nie wiem, po co ja gram w ten tryb w tym momencie, bo... O kurde, ale teraz mam szansę taką jak nigdy. O, ale mnie bije. No miałem szansę, ale nie ma szans po prostu na ludzi, którzy mają obszarowe ataki i to tak dalekie. Więc chyba nie będę się aż tak męczył, żeby grać tą postacią na solo showdown. Jak to mówią, do 3 razy sztuka, więc spróbujmy ten ostatni raz. No już więcej nie będę męczył pani Piper, bo to nie ma zbytnio sensu. Sami dobrze wiecie, dziękuję panie Ola Magilifa. Boom! Boom! Oho!
tak blisko, a jednak tak daleko. No jak? No jest bardzo niekolorowo, jest bardzo niekolorowo. Mam niby 4 te, ale nie mam praktycznie życia. Damage'u też nie mam zbyt dużo. Tutaj w środku siedzi gdzieś typo jakiś, na pewno. Zostały 3 osoby poza mną, więc nie jest zbyt kolorowo, moi drodzy. O, patrz na to. Co jest? Co tu się stało? Jakim cudem? Jakim cudem wygrałem solo showdown Piper? Nie mam pojęcia. Oni, ci najlepsi się wyzabijali, zostało masa tych i zostałem na typa, który miał zero, dosłownie zero tych PR cubesów. Widzicie, nigdy nie możecie się poddawać i ja się nie poddałem i udało mi się wygrać. Super. Otwórzmy sobie skrzyneczki, w międzyczasie 14 golda, do Pam 6 punktów i do Penny 10. Do tego jeszcze kolejne skrzyneczki, 12 golda, do Barleya 6 punktów i do Daryla 10 punktów. A to jeszcze jedną sobie otwórzmy, 50 golda, aż do Broka 4 punkty i do Bulla 10. Dobrze, zagramy tutaj taki challenge i wydaje mi się, że on może być nawet nie najgorszy, bo tutaj mamy taki jakby mostek, więc ja tak naprawdę mogę sobie stać z tyłu i po prostu strzelać tych typków i w końcu któryś wejdzie pod mój strzał. Na pewno któryś w końcu wejdzie. Nie dzieje się dobrze, naprawdę, nie dzieje się tutaj dobrze, niestety. A ja nie do końca wiem, co i jak mógłbym robić, żeby było lepiej. Dobra, oni tam są, ja tutaj patrzcie, jak strzelam do nich. Tutaj mam tego jednego. Ja bym chciał po prostu uderzać w tego. No po prostu strzelał. O! No dobra, no ja mogę zabijać, mogę coś tam trafiać, ale... To nic nie daje tak naprawdę. To naprawdę nic kompletnie nie daje, że ja to robię, bo tak czy siak oni nas dużo mocniej biją. I wiecie, no ja... Ja mówiłem, że mogę trafiać, tak? No chyba nie mogę jednak. My tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie jedną postać, która bije jakieś obrażenia. O, jak trafiłem. Myślałem, że nie trafiłem, więc użyłem sobie powera. A teraz mogę na przykład jeszcze chociaż raz strzelić w power. Horror. No nie, no jako Piper muszę przyznać, nie jest to najłatwiejsza rzecz na świecie. Niby celowanie, jak ogarniecie, nie jest aż tak trudne, ale no tutaj też dużo zależy od waszej kompozycji teamu. Oni mieli naprawdę super. Nikt nie broni tego, nikt nie broni tego. Mogę strzelać. Mogę strzelać. Teraz sobie tam polecę po prostu. On tam powybucha, a ja dalej mogę strzelać. O, ale chyba nikt nie zauważył, że naszemu zostało 1%. Nie, Piper to nie jest dobra postać na ten tryb. Otwórzmy sobie skrzyneczki, a tutaj 17 golda, do Poco 6 punktów i do Nity 10. Dalej, co ciekawego nas tutaj czeka? Do 30 coinów, do coinów, do Shelly 6 punktów, do Tary 15 i jakiś bonus, 2 event tickety. No i jeszcze jedną, bo co nam szkodzi, 13 golda, do tego do Bulla 6 punktów i na koniec do Daryla również 6. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na samym początku mojej kariery Brawl Starsowej byłem wielkim przeciwnikiem Daryla. Mówiłem, że jest bardzo niefajny i że nie lubię nim grać. Wczoraj troszeczkę sobie nim pograłem w solo showdowny i powiem wam, że troszeczkę zmieniłem zdanie. Całkiem fajnie mi się nim gra, więc spróbujemy coś sobie nim pograć. Tutaj mapka jest idealna pod postacie, które biją obszarowo, które potrafią bić kilka skrzyneczek naraz, ponieważ taką postacią wchodzicie sobie po prostu do... O. A kogo my tutaj mamy? Tylko czemu to skrzyneczkę uderzyło, a nie mnie akurat? Oj. Ale na raczej nie ma zbyt dużych szans, więc ja tutaj na spokojnie to sobie zagrałem. Myślę, że też nie ma co zbytnio marnować naszych powerów. Kurde, tam nikt nie poszedł na środek. Dopiero teraz idę na środek. Ale ja też zamierzam to wykorzystać. Okej, niech ona mi tutaj niszczy sobie te skrzyneczki. Nie, już nie niszczy, tak? Teraz się jej odechciało niszczyć skrzyneczki, ale ja to wszystko sobie tutaj wykorzystam. O kurde. A tutaj zrąbaliśmy, ale dobra, wezmę jak najwięcej tych skrzyneczek i idę sobie stąd. Mam ich całkiem sporo i teraz wystarczy uciec. Teraz wystarczy uciec w jakiś taki całkiem w ciekawy sposób i wygrywamy. Mam już full HP, mam też typa, który ma bardzo mało HP, no i takie coś tu lubię. Naprawdę, Daryl dzięki tej swojej umiejętności specjalnej jest tak bardzo mobilną postacią. Tak fajnie się nią gra. O kurde, co tutaj się stało? Nie do końca rozkminiam, co tutaj się odwaliło. Uuu, wiatruję w niego, hamuję i nawalam. I wygrywam. Tak się właśnie gra Darylem, bardzo mi się ten gameplay podoba i na pewno będę grał nim troszeczkę więcej. Nie wiem, może on jakieś zmiany dostał, bo dużo fajniej się nim bawi niż kiedyś. Spróbujmy jeszcze tego Haste'a wygrać w jakiś sposób. Nie wiem, czy Bull będzie odpowiednią postacią do tego, ale Haste zawsze z Bullem mi się kojarzył, więc spróbujmy. Bo wtedy otworzymy sobie dwie te takie big boxy za Star Pointy i już od razu będzie odcinek ciekawszy, więc wydaje mi się, że ma to jako taki sens. Wydaje mi się, że ma to nawet jakiś tam sens. O, ale tam zniszczył nas kolega. Ja teraz
zniszczę tego tutaj kolegę, bo nie ma szans z nami kompletnie, nie ma szans, ale bardzo ładnie mnie obija, trafił każdy praktycznie strzał we mnie. I w sumie mi się to nie podoba, bo oni wszyscy trafiają we mnie wszystko. Dobra, obiliśmy całkiem poważnie ich inhibitor, że tak to nazwę. I ja w tym momencie mogę tam na przykład się wrąbać w taki oto dziwny sposób. I jeszcze uderzy z Rush 2. I mamy na równo, ale on chyba zabił teraz naszego, więc oni będą nas obijali. Troszeczkę nas obili, ale jeszcze nie tak jakoś ultra mocno. To cały czas ma szansę, żeby wygrać. Znaczy my mamy szansę cały czas, żeby wygrać. Tego Kubę tutaj niszczę. Kubę chciałem zniszczyć. Nie, Kuba przeszedł. Kuba, wracaj. Jest! Wygraliśmy! Nie wierzę, w jaki sposób. To było ultra szczęśliwe. Ultra mi się farto, miałem naprawdę spoko drużynę. Wydaje mi się, że ten Mika bardzo dużo zrobił. Udało się, otwieramy dwa megaboksy. Big boxy. No to nic, zacznijmy. A w pierwszym będzie 85 golda. Do tego Piper 8 punktów, do tego Brock 11 punktów i na koniec Doriko aż 50, bardzo spoko. I token Dubler. Spoko również. Druga skrzyneczka, ta lepsza za 56. Nie mamy niestety postaci, 11 do Brocka. Do tego do Poco 12. Jesteśmy coraz bliżej i do Rico znowu 30, chyba chcą, żebym nim grał. Klan już praktycznie założony. Nazywa się będzie oczywiście on Siema Nemanojki, czyli tak jak mój klan w Clash Royale. I na razie zrobimy go od 1000 puszek, żeby wiecie, no żeby byli ludzie lepsi ode mnie, albo tacy przynajmniej jak ja. Zrobimy go od 1000 puszek, bo myślę, że te 1000 puszek nie jest wcale tak trudno zdobyć. I każdy, kto gra często w tą grę, to zdobędzie 1000 pucharków. A chcemy, żeby ludzie byli tam, którzy grają w tą grę. I na razie dam, żebym musiał was akceptować. Później przemyślimy, jak ten klan będzie działał. To wy napiszcie, jak chcecie, żeby było. Czy ma być otwarty dla wszystkich, czy co jakiś czas mam w kogoś wyrzucać najsłabszych. Nie wiem, dajcie znać, jak chcecie, żeby ten klan był robiony. Myślę, że też nie zrobimy tak jak w Clashu, że będzie tylko jeden, jedyny klan. Zrobimy pewnie jakieś małe akademie, czy coś w tym stylu. Może Gabi na przykład akademię poprowadzi. Kto wie, piszcie, co ty myślicie. A my stwórzmy Siema Nemanojki. No i klan już został stworzony. Tutaj macie klub, tak, macie tutaj wszystko, co wam potrzeba. 100 osób aż może wejść tutaj do naszego klanu, klubu. To bardzo dużo, więc zapraszam. Zaraz po emitowaniu tego odcinka będę przyjmował, więc kto pierwszy, ten lepszy. No i co, kochani, ja was gorąco zapraszam do klanu. Pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy, do klubu, przepraszam. No i dajcie znać, co chcecie robić w następnym odcinku. Tam na pewno otworzymy sobie ofertę, jeżeli tylko wbijecie 7000 łapek. No i pogramy pewnie nową postacią, czy to Brookiem, czy to Nitą. Dajcie znać, którą wolicie. A ja dzisiaj będę już kończył. Trzymajcie się, moje Brawl Starsowe świry. Pa, pa!